Dzisiaj w Ewangelii według świętego Łukasza słyszymy dosyć trudny fragment. Niektórzy z tłumu mówią, że Jezus mocą Belzebuba wyrzuca złe duchy. Odpowiedź Jezusa jest bardzo konkretna, bo Jezus mówi o zamęcie, o wewnętrznie skłóconym królestwie, które kiedy właśnie tak jest, to dom na dom się wali. Jakiś czas temu usłyszałem, że Maryja przestrzegała też przed tym w różnych proroctwach. Mówiła o tym, że przyjdzie taki czas, kiedy właśnie jedną z takich działań złego ducha, także w Kościele, będzie pewna próba zamętu. Myślę, że warto, żebyśmy z tej Ewangelii to dla siebie zaczerpnęli, żebyśmy uważali na to, czego słuchamy, czym się karmimy. Dlatego, że żyjemy w dobie internetu, jest wiele wiadomości niepewnych, niejasnych, niedopowiedzeń, a ten ksiądz powiedział tamto, a ten biskup to, a papież tamto. I karmimy się czymś takim, co może po pierwsze nas wewnętrznie rozwalać, rozbijać, ale też między sobą tworzymy jakieś różnice, będąc w jednym kościele, jako bracia. A przecież na mocy chrztu mamy jednego Pana i Zbawiciela, słuchamy jednej Ewangelii, żyjemy tą samą Eucharystią i myślę, że jest rzeczą bardzo ważną, abyśmy robili wszystko, aby być w jedności między sobą, jako wspólnota ludzi wierzących, we wspólnocie Kościoła, w relacjach między sobą, żebyśmy umieli oddzielić ziarno od plew, abyśmy nie karmili swojego serca jakimiś nowinkami, które dzień zalewają internet, bo to jest działanie złego ducha. Wprowadzenie nas na pole minowe, dokonywanie różnych różnic, różnych osądów, różnych oskarżeń względem siebie. A myślę, że tak jest na pewno, że jako chrześcijanie jesteśmy powołani do tego, by żyć w jedności, by jako bracia być znakiem dla świata właśnie w tej wzajemnej jedności. Tą jedność daje nam Chrystus.